Moim i Państwa gościem jest były starosta, wicestarosta powiatu, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak już wspomniałam, był Pan starostą piątej kadencji. Tak. Jak Pan wspomina te 4 lata? Pytam i pod takim kątem zawodowym i prywatnym też. Jaki to był czas dla Pana? Pewnie intensywny. Tak, właśnie od tego chciałem zacząć, że to był czas intensywnej pracy. 4 lata przeleciały, nawet nie wiem kiedy. Tych tematów, tych zajęć i różnorodność tematów była tak wielka, że było co robić i dobrze wspomina. Jednocześnie dobrze wspomina ten czas. Patrząc na to, co się udało, na to, co zostało zaplanowane, a teraz jest kontynuowane, to były, myślę, też również dla powiatu w miarę dobre lata. Takie najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować, z których tak Pan jest zwłaszcza dumny? No myślę, że nie odpowiadałbym w kontekście jakby tutaj mojego samozadowolenia, ale generalnie całego klubu i opcji, która wtedy rządziła, radnych, którzy wtedy rządzili, choć trzeba powiedzieć, że większość decyzji, któreśmy podejmowali w tamtej kadencji, podejmowaliśmy wspólnie, często jednogłośnie, bądź z jakimiś głosami drobnymi wstrzymującymi się. To przede wszystkim inwestycje drogowe. Tych inwestycji drogowych było bardzo wiele. Te w Cieszynie najważniejsze, ulica Fryszczacka, ulica Pikiety, ale przede wszystkim inwestycja, która była wspólnie z miastem prowadzona. Miasto było tym głównym inwestorem, czyli węzeł przesiadkowy, łącznik tutaj ulicy Bielskiej, Hajduka i ulicy Korfantego. To cieszy, bo to widać i widać, że służy, widać, że było dobrze zaprojektowane. Ronda, które zostały zbudowane, poprawiają ruch tutaj w centrum. No a galeria, którą prywatny wprawdzie inwestor tutaj postawił, myślę, jakby dopełniła całości. To również wiele inwestycji, które były prowadzone i w domach pomocy społecznej, i w szkołach. Generalnie inwestowaliśmy w wielu dziedzinach, za które odpowiada powiat, ale tak jak mówię, te drogowe to były najważniejsze. I na koniec kadencji ulica Górny Bór, która została na koniec kadencji już otwarta do ruchu, też cieszy, a jeszcze z tego względu, że to było największe otrzymane dofinansowanie ze środków zewnętrznych, bo to było 5 milionów z funduszu drogowego, to tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Myślę, że i samorząd Skoczowa, i samorząd powiatu, że ta inwestycja się udała. Ale poza tymi dużymi inwestycjami, jeśli chodzi o drogi, również takim, myślę, dobrym kierunkiem działania było zwiększenie funduszu na remonty dróg, na tak zwane nakładki, jak to tutaj nazywamy jako radni, bo w pewnym momencie to było 5 milionów rocznie i to pozwoliło, że by prowadzić taką politykę, że co roku w każdej gminie robimy jeden odcinek drogowy. To wiemy wszyscy ci, którzy bywają na sesjach gminnych, że często te drogi powiatowe, które nie zawsze spełniają, czy mają charakter drogi powiatowej, bardziej są drogami lokalnymi, ale powiat je ma w zarządzie, są taką trochę kością niezgody albo są tym tematem wiodącym, gdzie radni miejscowi tutaj starają się przekonać radnych powiatowych i zarząd do tego, by te inwestycje, remonty prowadzić. Z jaką gminą tutaj się Wam szczególnie dobrze współpracowało? Z wszystkimi gminami, z wszystkimi samorządowcami ta współpraca była dobra, bardzo dobra, poprawna, ale myślę, że dobra w tym sensie, że udawało się wiele rzeczy dogadać i ustalić. A gdybyśmy dali takie kryterium finansowania, to trzeba powiedzieć, że zawsze można było liczyć na Ustroń, zawsze można było liczyć na Skoczów, Wisłę, Zebrzydowice, że dofinansowywali w 50% tą część, którą trzeba było dopłacić do danego remontu, do danej inwestycji. Jeżeli część była dofinansowana, powiedzmy, ze środków unijnych, to tą resztę zawsze finansowaliśmy po połowie. To te gminy, że tak powiem, wysuwały się na czoło, ale myślę, że w mojej kadencji również z Cieszynem chyba wszystkie inwestycje również w tym modelu były finansowane. Taka najtrudniejsza decyzja, jaką przyszło Panu podjąć? Tych decyzji takich trudnych na pewno było kilka, ale tą, którą tak zapamiętałem, może chyba szczególnie, to decyzja związana z budową lądowiska. To do końca jakby nie były kompetencje starosty i zarządu, bo decyzję podejmował dyrektor, a w zasadzie nie miał wyjścia, żeby jakąś inną decyzję podjąć, bo przepisy powodowały, że to lądowisko musiało być wybudowane. Ale my jako organ tworzący zapewnialiśmy w dużym zakresie środki i również odpowiadaliśmy za to, by tą inwestycję właściwie też od strony tej formalnej poprowadzić, w sensie rozliczenia dotacji z wojewodą,
bo dotację unijną rozliczał dyrektor. I to była trudna decyzja, bo jak żeśmy startowali z tematem, jak przyszedł pan dyrektor kiedyś do mnie i mówi, że no, chce podjąć się tej inwestycji, ale wymogi, które są postawione przez te wymogi przeciwpożarowe, powodują, że ona, ta wartość tej inwestycji się podwaja, a potem się okazało, że może i się nawet potroiła, no to była decyzja trudna. Wielokrotnie żeśmy dyskutowali ten temat na zarządzie, wielokrotnie żeśmy dyskutowali również na komisjach. Jak czas pokazał, trudna, ale podjęliśmy dobrą decyzję. Zmieńmy temat, no bo mówimy o tym, co było. Teraz jest pan prezesem szpitala reumatologicznego w Ustroniu. Trudno było się przestawić. No wcześniej tutaj pan kierował starostwem. Teraz są to pracownicy szpitala. Czy można w ogóle jakoś to porównać? Na pewno można porównać, bo tak bezpośrednio w starostwie odpowiadałem, czy kierowałem grupą no, 200 osób, 200 pracowników. My aktualnie w szpitalu też mamy 220 pracowników. Czyli porównywalne. W tym zakresie porównywalne. Oczywiście inna specyfika. Ja myślę, że trudniej by było w drugą stronę. Po tych doświadczeniach bycia starostą, bo to nie tylko pracownicy starostwa, ale to 31 dyrektorów naszych jednostek, począwszy od tych oświatowych, pomocowych i tak dalej. To ta różnorodność tematów była ogromna w starostwie, za którą odpowiada starosta. To również sprawy zarządzania kryzysowym, to również sprawy nadzorowania w jakimś tam sensie inspekcji, komendantów, no i również szpitala, gdzie myślę, bo teraz też to jest podtrzymywane, że starosta jest przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Śląskiego i tak było w mojej kadencji. I to doświadczenie również w nadzorowaniu służby zdrowia w tym zakresie, nadzorowaniu również pogotowia, spowodowało, że o wiele łatwiej było mi no, wcielić się w funkcję prezesa, ale to nie o funkcję prezesa chodzi, tylko podjąć się kierowania jednostką służby zdrowia. I co jak takie najprostsza, czy taka jednoznaczna jakby konkluzja z tego wynikająca, to, że jednak będąc kierownikiem jednostki służby zdrowia, no weekendy generalnie no, można przeznaczyć dla siebie i być w domu, gdzie ilość i mnogość obowiązków tych reprezentacyjnych dla starosty na weekend no, często powoduje, że tego wolnego czasu już nam brakuje. Jak już tutaj jesteśmy w temacie szpitala, no to muszę zapytać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie szpitala? Jak to wygląda na chwilę obecną? Pandemia wpłynęła bardzo mocno, jak zmieniła nasze życie w wielu sferach i również to życie szpitalne. Myśmy nie zatrzymali szpitala nigdy tak na zero, żeśmy nie pracowali. No ale bezpośrednio przepisy nam zabraniały w pewnym momencie przyjmowania pacjentów na oddział rehabilitacji. Na reumatologii pacjentów przyjmowaliśmy, no i również w pewnym momencie zostały wstrzymane operacje planowe. No a przypomnę, że nasz szpital, nasz oddział chirurgiczno-ortopedyczny to są planowe operacje głównie endoprotezoplastyki, bioder i kolan, ale również innych części, głównie narządów ruchu i stawów. I tam też no, wstrzymaliśmy tą operatywę. Poradnia pracowała poza może takimi dwoma tygodniami w miarę normalnie, o ile teleporady, które są pewną nowością, by się w to wpisywały. Na ten moment mamy ilość pacjentów, która jest na poradni, jest zbliżona do tego, co było w lutym. Jeśli chodzi o reumatologię, to jest obłożenie na poziomie około 40-50%. No, na rehabilitacji to jest jakieś 30-40% tego, co było. Na razie jeszcze to nie jest ten moment, że odrabiamy zaległości. Mam nadzieję, że lipiec to już będzie ten czas, choć sytuacja epidemiologiczna na Śląsku no, spowodowała, że też to wszystko się jakby trochę przesuwa w czasie. Od strony finansowej NFZ tutaj zadbał o szpitale, bo płaci tą 1/12 ryczałtu i kontraktu, ale tak jak my to mówimy sobie tutaj między osobami zarządzającymi w służbie zdrowia, no to są pożyczone pieniądze tak naprawdę, bo my się z tego musimy rozliczyć. No i zastanawiamy się, jak NFZ do tego podejdzie, czy da nam jakby dłuższy czas, trochę wybiegający poza koniec roku 2020 na rozliczenie tych i ryczałtu, i kontraktu, czy wykonanie tego ryczałtu. Teraz tych zabiegów będzie można wykonywać więcej. W zeszłym tygodniu zostały otwarte dwie nowe sale operacyjne. Na pewno te dwie sale no, zwiększają nasz potencjał, zwiększają nasze możliwości, ale znowu wracamy do koronawirusa. W tych obostrzeniach epidemiologicznych na pewno tych ilość operacji no, nie będzie taka, jakbyśmy w normalnych warunkach, powiedzmy jeszcze w styczniu, w lutym mogli pracować.
ale te możliwości są większe, a od powiedzmy sierpnia, być może najpóźniej września będzie oddana kolejna sala operacyjna i wtedy na tych trzech salach operacyjnych mam nadzieję, że będziemy odrabiać zaległości, jestem pewny. Oczywiście to są jeszcze też sprawy kadrowe, musimy się wzmocnić kadrowo. No i liczę na to, że ten oddział ortopedii będzie takim kołem zamachowym, finansowym dla naszego budżetu, dla budżetu spółki. Powiedzmy trochę więcej o tej inwestycji, bo to duża inwestycja, modernizacja tego bloku operacyjnego. Tak, to duża inwestycja, bo przypomnę tylko, że nasz budżet całego szpitala to około 40 milionów, a koszt tych trzech sal operacyjnych i oczywiście tego wszystkiego, co z tą inwestycją było związane, to jest 15,5-16 milionów złotych. To jest duże wydarzenie w życiu szpitalnym. Czekano na tę salę wiele lat. No i dzięki jakby zapobiegliwości i takiej dalekowzroczności poprzednich zarządów, poprzedniego dyrektora, no udało się te dwie już teraz oddać, a mam nadzieję, że trzecią również zgodnie z planem. Bo przypomnę, to przygotowanie tych pomieszczeń, zabudowanie takich tarasów przy okazji remontu, przy okazji fotowoltaiki, inwestycji w fotowoltaikę kilka lat temu, to pozyskanie środków z funduszy unijnych przez poprzedni zarząd, czy ten wcześniejszy znowuż się dołożył poprzez to, że przygotował projekt, to teraz ja miałem tą okazję tą inwestycję od strony już takiej wykonawczej poprowadzić. Udało się wybrać dobrego wykonawcę, firma Kompleks Jastrzębia. No i zgodnie z harmonogramem, a w zasadzie to tak mamy takie wyprzedzenie nawet trzymiesięczne. Jakieś jeszcze ważniejsze inwestycje w planach? Tak, oczywiście już nie tak spektakularne i nie takie duże, ale pracy przed nami sporo. Pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie będziemy dofinansowywać taką inwestycję wartą ponad 3 miliony złotych w poprawę efektywności energetycznej budynków szpitalnych, ale głównie budynku, on jest nazwany administracyjny, ale dotychczas pełni funkcję takiego budynku technicznego. To jest inwestycja również związana z kogeneracją, fotowoltaiką, podłączeniem węzła ciepłowniczego. Także kolejne prace przed nami, jesteśmy na etapie przygotowywania specyfikacji. No na pewno dział inwestycji, czy dział techniczny i pełnomocnik do spraw inwestycji nie będą się mieli okazji nudzić w pracy. Ale to nie tylko szpital, bo ciągle jest Pan aktywnym samorządowcem. Jak już wspomniałam, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Jak się Pan w tej roli odnajduje? Dobrze się odnajduję, ale to chyba z racji może doświadczenia na tym stanowisku, bo jakoś tak się ułożyło w tym moim życiu samorządowym, że poza tym okresem 4-letnim, gdzie byłem starostą i rocznym, gdzie byłem wicestarostą, no to pozostały okres to byłem zawsze wiceprzewodniczącym, choć oczywiście u różnych przewodniczących, bo i u pana Kuboszka, u pana Sztwiertni, teraz u pana Kubiciusa. Chociaż rola wiceprzewodniczącego, który jest wiceprzewodniczącym z klubu opozycyjnego, no nie jest jakby obciążona zbyt wieloma obowiązkami, ale ja jestem do dyspozycji, jeżeli będzie potrzeba, zawsze chętnie pana przewodniczącego zastąpię, czy to w prowadzeniu obrad, czy ewentualnie w jakichś obowiązkach reprezentacyjnych. No właśnie, chciałam o to zapytać, jak z perspektywy opozycji ocenia pan pracę też obecnego zarządu? No ja myślę, że tutaj samorządy są takim przykładem, że ten podział na koalicję i opozycję nie jest aż tak wyraźny jak w przypadku Warszawy, w przypadku rządu. No oczywiście w wielu sprawach się różnimy, ale też taki wnikliwy obserwator zauważy, czy jeśli chodzi o absolutorium, czy o głosowania dotyczące budżetu, no często większość radnych głosuje no tak jak koalicja rządząca. Są oczywiście tematy, które wydaje się, żebym był, może inaczej bym poprowadził. No to właśnie, ja pytam już o te tematy. O te konkrety, tak. Nie chcę być teraz jakby takim recenzentem i oceniać w kategoriach negatywnych decyzji zarządu dotyczącej przeniesienia Wydziału Komunikacji, więc powiem, ja bym taki odważny chyba nie był, zwłaszcza, że miałem inny pomysł na Wydział Komunikacji. Podjęliśmy próby kupna budynku po PKO no w centrum miasta. Wydaje się, że można by go było wykorzystać i na Wydział Komunikacji. Kto zna ten budynek, to wie, że tam jest taka duża hala operacyjna, gdzie będzie się mieściły kasy i okienka do obsługi klientów. Oglądaliśmy ten budynek, jest tam gotowe w zasadzie archiwum, a wiemy, że powiat również ponosi duże koszty no, budowy archiwum. Ale z kolei
Można powiedzieć, że cieszę się, że nowy zarząd kontynuował te tematy, które były za w poprzedniej kadencji rozpoczęte. Również taki trudny pewnie dla ówczesnej opozycji, a teraz koalicji, czyli siedziba Wojsk Obrony Terytorialnej, ale jak czas pokazał, były to dobre decyzje. To, że WOT powstał i to, że jest w Cieszynie, myślę, że ten czas pandemii, epidemii, no, zweryfikował te decyzje i zweryfikował pozytywnie, a wszystkim tym, którzy to krytykowali, myślę, że no, sytuacja ta zamknęła usta. Jeśli chodzi o aktualny zarząd, to oczywiście no, też daliśmy jako opozycja czas, no, bo każdy się musi wdrożyć, poznać tematy i myślę, że taki okres po 2-3 latach to będzie lepszym czasem, czy właściwym czasem do oceny zarządu. Jeżeli coś, co nam się tak na starcie nie podobało jako radnym tutaj doświadczonym, to skład zarządu, gdzie wiemy, jak pan Krystian Jaworski był do tego zarządu wprowadzany, ile głosowań się odbywało. Ale jak widzieliśmy, zarząd się po czasie zreflektował i myślę, że teraz doświadczeni samorządowcy no, będą działać tak, że wszyscy będziemy również no, zadowoleni tutaj z decyzji zarządu aktualnego. Na koniec wróćmy jeszcze do tematu pandemii. Czy tutaj jakiś temat jest panu szczególnie bliski, czy w jakiś temat pan się szczególnie zaangażował jako samorządowiec? No, tej pracy związanej z pandemią miałem na tyle dużo w szpitalu, którym zarządzam, że już jakby innymi tematami się nie zajmowałem. Wiem, że tutaj aktywni byli samorządowcy w kwestii no, protestów na granicy. Ja szczerze mówiąc troszkę się dziwię, że się w ten sposób angażowali, bo jak życie pokazało, to teraz już my chcemy, a ktoś inny nie chce teraz tej granicy otworzyć i znowu już widziałem, że były protesty. Myślę, że to nie jest najszczęśliwsza droga i najszczęśliwsza metoda, bo tak naprawdę to no, rząd tę decyzję podejmował i trudno, żeby teraz wyrywkowo czy w jakiś sposób subiektywny traktował tutaj część granicy Polski, akurat tą z Czechami, na Śląsku Cieszyńskim, a z Niemcami powiedzmy, czy z innymi krajami znowuż inaczej. Więc to akurat mnie tutaj bardzo, bardzo zaskoczyło, że samorządowcy tutaj pojawiali się na tych protestach. No ja tak jak powiedziałem, skupiłem się na pracy w szpitalu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był Janusz Król.